Bardzo serdecznie na antenie Radia Fama w przeglądzie lokalnym Famka w telewizji Amazing, a także na portalu tfałtomaszów.pl Razem z nami jest dziś pan Piotr Zieliński, prezes Towarzystwa Przyjaciół dzieci. Witam państwa serdecznie. Panie prezesie, no dziś porozmawiamy o problematyce tak naprawdę o biedzie wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Proszę nam powiedzieć, czym zajmuje się Państwa towarzystwo? Towarzystwo Przyjaciół w Tomaszowie zajmuje się dziećmi, które nie z własnej winy znalazły się w trudnej sytuacji socjalno-materialnej. Naszym takim głównym y, y, doprowadzenia y, Przedsięwzięciem jest świetlica socjoterapeutyczna, krasnoludek, do której uczęszcza 48 dzieci. Jest to uwarunkowane po prostu niewielkimi pomieszczeniami, nie możemy tej grupy zwiększyć. Jest to maksymalna ilość, która się mieści przy stolikach, a i tak te dzieci dzielimy na dwie grupy. Młodsza przychodzi grupa dzieci z klas tych niższych wcześniej. Potem obie grupy, bo nadchodzi grupa starsza, łączy posiłek wspólny. Młodsze dzieci idą do domu, starsze zostają. Odrabiają lekcje i otrzymują wszelką pomoc z matematyki, z polskiego, z angielskiego. Logopedyczne zajęcia są prowadzone, komputerowe zajęcia. I z uwagi na to, że jest, jak mówię, mało miejsc, musimy tę, tę, tę grupę dzielić. Jak wygląda ta pomoc socjalna? Socjalna pomoc zaczyna się już od, od, od każdego roku szkolnego, to znaczy planujemy wyprawki dla dzieci, zeszyty, książki, przybory szkolne, tornistry, kup, za, za, zakup nawet odzieży, butów dla tych, które mają naprawdę trudną sytuację. Proszę materiał. powiedzieć, tak kolokwialnie zapytam, skąd bierzecie takie dzieci? Kto je dzieci, poleca? Czy tak. one same przychodzą, czy rodzice przychodzą, a może pedagodzy szkolni powinni się takimi sprawami zajmować? Z tych dzieci, które mamy na świetlicy, z każdego roku zostaje 70% na następny rok. Odchodzi grupa tych dzieci starszych, które są już w gimnazjum, no i z uwagi na wiek, no mają po 16 lat, no nie wypada czasami chodzić do świetlicy Krasnoludek. Więc zostaje ta część do zagospodarowania. Zwracamy się do pedagogów szkolnych, którzy mają, mają rozpoznanie w szkole, które, które dzieci naprawdę wymagają większej pomocy, większej staranności, wychowania, nauczenia. I no, oczywiście ta ilość jest zgłaszana większa, no nie możemy niestety wszystkich dzieci przyjąć i taką selekcję prowadzi nasza kierowniczka świetlicy, rozmawiając z rodzicami, z dziećmi, które w pierwszych dniach września są do nas kierowane. Panie prezesie, ilu dzieciom jesteście w stanie pomóc? Ilu dzieciom pomagacie corocznie? To się tak nie da może w liczbach określić, bo no w liczbach to nam naj, najbardziej można określić, ile paczek świątecznych dzieciom przygotowujemy. Ile tak jest, jest paczek? Ta radość z takiej otrzymanej paczki, to jest czasami jedyny jakiś podarunek. Staramy się do tych paczek włożyć i, 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 jakieś artykuły żywnościowe, nie tylko słodycze, plus jakąś fajną maskotkę, która pozostanie po tej paczce. I w zeszłym roku takich paczek żeśmy przygotowali 1409 dokładnie. To jest, duża to jest duża ilość, z tym że no nie wszystkie są przygotowane w naszych pomieszczeniach, ponieważ świetlica musi pracować, to się rzecz dzieje już po tych słynnym Mikołaju, który tam 6 grudnia ma to święto, po tych dniach już te paczki są realizowane, żeby dzieci przed świętami, przed Wigilią je otrzymały, więc część robimy w ten sposób, że przekazują pieniądze naszym prezesom kół terenowych, czyli w szkołach są tacy, takie, takie nauczycielki prowadzące to społecznie koło takie przyjaciół dzieci. Łatwiej im jest zrobić te 20 paczek dla swoich dzieci w każdej szkole niż nasz zarząd w jakimś tam okrojonym też składzie, ponieważ na ludzie w zarządzie pracują też nie mają tyle czasu, żeby kilka dni pakować te paczki. Ale robimy powiedzmy 800-900 robimy sami po prostu, a resztę. Proszę yy, powiedzieć, jakie są, jakie są potrzeby? Otrzymujemy teraz od ludzi czasami prezenty w postaci rzeczy nieco używanych, a dobrych. Otrzymaliśmy kilka łyżew, otrzymaliśmy rower górski, otrzymaliśmy inne takie prezenty, które dajemy naszym dzieciom w świetlicy, bądź pytamy nauczycieli, któremu dziecku by w danej szkole pasowało. Przekazaliśmy nawet komputery. No używane oczywiście, może z tym monitorem większym jeszcze nie takim płaskim jak już teraz się używa, ale dobrze jest na czymś za zacząć, po prostu sprawne, wyremontowane, także nie, nie dajemy rzeczy niesprawdzonych, więc może takie te, rzeczy... Może taki krótki apel do kamery, żeby ludzie, którzy no, chcieliby w jakikolwiek sposób Was wesprzeć mogli zadzwonić, przyjść, ewentualnie dane teleadresowe bardzo prosimy. Proszę Państwa, nasza siedziba jest otwarta yy, oprócz soboty każdego dnia i od godziny, jest otwarta od ósmej, ale już od dziewiątej godziny zakładamy do godziny piętnastej. Można jakieś yy, fajne prezenty, jeżeli Państwu coś zostało po swoich dzieciach. Otrzymaliśmy od jednej pani pianino, nawet mamy, które stoi, jest też wykorzystywane. Yy, była też gitara, prawda, no, yy, pudło tak, tak zwane, czyli akustyczna gitara, która też się yy, nadała dziecku. I my to dajemy dzieciom, jeżeli dajemy to dzieciom naszym świetlicowym, to jest prowadzona taka Liga, pani y, kierownik świetlicy, prowadzi na tablicy y, jest punktacja za udział w, zajęci w, w zajęciach, żeby nie wagarować ze świetlicy. Y, osiągnięcia szkolne są odpowiednio tam punktowane. Y, utrzymanie porządku świetlicy, udział w zajęciach, w tych w różnych świętach patriotycznych, bo to też trzeba się pokazać jako, jako organizacja pozarządowa, ponieważ otrzymujemy dotacje ze starostwa i z, z, z Urzędu Miasta, od, z, od prezydenta i w, 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 wychować dzieci musimy tak. Tak Panie prezesie, warto dodać, że te upominki i te prezenty, które być może nasi telewidzowie, słuchacze czy też czytelnicy przyniosą, trafią do najbiedniejszych dzieci. Oczywiście, nie, nie ma możliwości, żeby bo inaczej. My po prostu mamy rozpoznanie w szkołach poprzez naszych przedstawicieli kół terenowych i pedagogów i nie, nie tylko świetlica Krasnoludek dysponuje takimi rzeczami, bo ono nie może być przesytu. Wszystko musi być w zasadzie, dziecko musi też wiedzieć, że musi zasłużyć na nagrodę, nie tylko, że mu się należy, bo jak tylko roszczeniową post w, w, tą postawę w nim wywołamy, to nie odniesiemy skutków wychowawczych, efektów. Powiedzieliśmy i zaapelowaliśmy, i apelujemy cały czas do mieszkańców naszego miasta, powiatu, województwa o pomoc biednym dzieciom dzieciom, które pochodzą z ubogich, rozbitych rodzin. Bywa tak. Ale to nie tylko, to nie tylko bieda to również dzieci, które chociażby są z rodzin rozbitych. Proszę nam powiedzieć, czy, czy w takim razie. Czy to nie jest też tak, że ta agresja w domu, ona się później przeradza? U dzieci? Oczywiście, bo y, trzeba powiedzieć, że dzieci są w różny sposób wychowywane, mają rodziców na różnym poziomie. Y, y, Edukacyjnym, tak można powiedzieć, że nie potrafią sobie czasami poradzić, bo nieraz jest to dwoje, troje dzieci w domu. Czasu brakuje, pracy nie ma, nerwowość wzrasta w rodzinie i dzieciom się poświęca bardzo mało czasu. Zresztą badania pokazały, że w normalnych rodzinach rodzice poświęcają dziecku 7 do 10 minut dziennie. Bywa to tak, że ze szkoły wróci, pytamy, jak tam w szkole dostałeś oceny, a nie, była klasówka, była, no tam trójka, dwójka, i na tym się temat kończy. Odrób lekcje, idzie na podwórko. Jak nie to, jeżeli ma komputer, siada przy komputerze i też. Rodzice nie kontrolują, co się na tym komputerze wyprawia. A przecież wiemy, że teraz przybywa, przybywa przestępstw związanych z internetem. To są groźby, to są obelgi przesyłane do innych u, użytkowników internetu. I są tak samo karane, jak groźby y, powiedziane... Twarzą w twarz, po prostu na yy, i czy przez, przez yy, tak samo jest ilość przestępstw przez telefony komórkowe, przez wysyłanie sms groźby. Są to rzeczy do ustalenia. Teraz wszystko można ustalić, że te osoby nie pozostaną anonimowe, mimo że się numer nie wyświetli na innym telefonie. Jest to do ustalenia i sprawca ponosi takie same konsekwencje, jak groźba karalna powiedziana wprost. A proszę nam powiedzieć, no właśnie, to nie jest też tak, że są zbyt małe kary, że młodocieni przestępcy, no niestety, ale no, nie liczą się z prawem, jakie obowiązuje w naszym kraju. Jeżeli chodzi o młode osoby, nie możemy mówić o karach, tylko o środkach wychowawczych, a w, już w drastycznych przypadkach o stosowanych środkach poprawczych. I sprawy w sprawach nieletnich prowadzi sąd rodzinny. Policja wykonuje czynności w określonym zakresie zleconym przez sędziego rodzinnego. Zabezpiecza po prostu dowodowo pierwsze te czynności wykonuje, które są niezbędne, czyli no może zatrzymać jakąś rzecz, dowód znaleziony w sprawie. Jeżeli nie ma rodzica przesłuchać nieletniego w obecności pedagoga szkolnego bądź innego na Nauczyciela, choć w zasadzie to powinno być w obecności rodzica. No jest takie pierwsze skazanie, ale bywa, że rodzice gdzieś w pracy czy na wyjeździe, no, bo, no powiedzmy, nieletni popełni czyn karalny w piątek wieczorem, a rodzice pojechali na wesele na wybrzeże i wrócą w poniedziałek bądź wtorek. No nie można czekać, tylko trzeba czy przy kuratorze rodzinnym, czy przy kimś to dziecko przesłuchać, żeby nie uleciały ważne rzeczy, które dotyczą tego czynu karalnego. Był pan y, kiedyś policjantem, nawet, prawda? Byłem tak, 15 lat prowadziłem grupę do spraw nieletnich, a nieletnimi w ogóle zajmowałem się ponad, ponad 20 lat? Nieletnimi tu mówimy o dzieciach, które nie ukończyły 18 roku życia, choć nieletni to są wydzielona grupa wiekowa od 13 do 17, ponieważ od 17 lat kodeks karny traktuje w Polsce wszystkich jako dorosłych. Proszę nam powiedzieć, czy tutaj nie leży problem również w rodzicach? Leży, ponieważ y, powinna być zasada ufaj, ale sprawdź. Rodzice bardzo ufają dzieciom i czasami biorą w obronę dzieci, nawet to się zdarzało na policji podczas przesłuchań, że y, zaczynało się od wstępnej awantury rodzica od drzwi, że się czepiamy dziecka, które nie, powinniśmy się zająć przestępcami, a nie ich synem czy córką, bo ich dziecko nic nie zrobiło, bo już pytali w domu. Potem się dopiero okazuje, jak przedstawiamy konkretne dowody, że dziecko w obecności matki no, zmuszone jest zmienić na podstawie tych dowodów, które się okazuje. Te zeznania, które, te wyjaśnienia, które złożyło rodzicowi, i wtedy rodzicowi jest jakoś dziwnie, że to zaufanie go zawiodło. Jak walczyć, jak postępować z agresją wśród młodych ludzi? Agresja rodzi agresję. To jest stare powiedzenie i jest, jest bardzo prawdziwe, że nie, nie zaczyna się od bicia dziecka w młodym wieku, yy, tylko trzeba z dzieckiem pracować. Trzeba w odpowiednim wieku odpowiednią porcję informacji zastosować, nie dawać możliwości siedzenia przed komputerem po 6-7 godzin, yy, tylko je, oczywiście jest to potrzebna, to jest pomoc naukowa, to można uzyskać ogromne informacje, których się w książkach nie znajdzie. Dzieci są sprytne, potrafią tak szybko nauczyć się obsługi i tego się nie uniknie, ale, ale nie, nie można dziecku tylko ufać i zdawać się na to, co dziecko powiedziało. Trzeba jednak kontrolować te zachowania w umienny sposób, wyciągać wiadomości, z kim dziecko się koleguje, starać się gdzieś poznać to dziecko, pozwolić mu zaprosić do domu tych kolegów, przyjrzeć się im, podsłuchać czasami, co się w tym pokoju dzieje, bo język tych dzieci, tej młodzieży, to byście Państwo, zresztą to nie jest jakaś nowość, ja mijam dzieci takie idące, przy, idę do, do TPD, czy, czy wracam z sądu, czy z miasta w ogóle, no mijam szkoły i słychać, jak te ci się młodzież wysławia, a szczególnie dziewczyny. Przecież ten język to jest. Nic sobie nie robią z tego, że mija ich osoba dorosła. No, typowe wiązanki lecą już. Czasami zwracam uwagę i pytam tak już na wesoło, czy mamusia wie, że tak brzydko mówisz. No i taka dziewczyna 16 lat się rumieni i mówi: No wie. No i odejdę kilka kroków i słyszę albo takie słowo, nasy, albo bujaj się coś, no, żeby, żeby nie denerwować ich po prostu. Na... No właśnie, ja myślę, że starsza młodzież pana kojarzy jako muzyka, jako wokalistę, jako policjanta też. Natomiast no, mamy propozycję, co pan dzisiaj zaśpiewa dla słuchaczy, dla tylewiców. No, nie jestem na to przygotowany, nie no. Dlaczego? To są, to są piosenki takie no, z pogranicza naruszania prawa, także to są długie i. i, i no. To nie był taki dysonans. Granie i śpiewanie w zespole, później wraca w policji. No nie, bo ja, ja grałem przed pójściem do policji, potem była przerwa duża, no bo no nie wypadało grać rozrywkowo w niektórych miejscach, no powiedzmy, grałem tak samo zarobkowo na ponad 250 weselach, 6 Sylwestrów ograliśmy na zlechi. no to, to tak gdzieś w tym czasie, no... Wiadomo, osoby, które nad, wypiją, to szukają z, z milicjantem, policjantem, jakieś tam dowcipy mu opowiadają o policjantach, albo jakieś zaczepki. No nie, nie, nie wypadało już troszkę, więc tą przerwę sobie zrobiłem. A teraz, od, od kiedy y, 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 są te koncerty, w serce na dłoni, no to na, innej, to na innym to podłożu było. Zorganizowałem tą kapelę podwórkową, czyli kolegów swoich z dawnych lat, którzy się tylko spotykają na ten koncert, a potem grają sobie w innych swoich tam zespołach, a niektórzy nie grają, po prostu tylko przychodzą na koncert i robimy takie spotkania, 4 czy 5 prób, zagramy jakiś utwór taki na wesoło, jeden, dwa. Oni akompaniują się czasami księdzu Kowalińskiemu, jak występuje solo tym, temu trio Stefana, które powstało no, w hołdzie panu Stefanowi Sobieszczańskiemu, który zmarł, założył to trio i, i, i było Fajne, nazwaliśmy to trio Stefana i jest tam radny, jest tam ksiądz i emeryt i śpiewają takie pieśni trochę operetkowe, czasami przerobione jakieś wesołe, tak żeby to takiego patosu nadać temu zespołowi. Bardzo zawsze z mile witany, oklaskiwany. W zeszłym roku fajną piosenkę zaśpiewali, napisała pani Emilia też tekst, ja dołożyłem jedną zwrotkę i bardzo fajnie poszło. No dobrze, ja Państwu przypomnę, że razem z nami dziś rozśpiewany Pan Piotr Zieliński, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci w Tomaszowie Mazowieckim. Czego możemy życzyć na samo zakończenie? Ja, ja tylko dodam, że będzie trzynasty koncert w drugiej połowie maja i zapraszamy ludzi, bo y, te bilety, no, nie, nie wiem jak nazwać. no Karta wstępu nie wypada, bilety nie wypada. Y, więc jest to no, zaproszenie to też, no bo zaproszenie tak by było darmowe. A y, bilet jest ta cena od, od, od początku, jest 20 zł, ale to nie jest, my nie, nie płacimy żadnym artystom. My nigdzie nie płacimy 5 groszy za przywiezienie sceny, krzeseł, za dekoracje, za cuda, wszystko robimy w własnym zakresie i nigdzie nie idzie 5 zł. Jak państwo bywają, a mamy stałych już kibiców, co stałych tych, którzy przychodzą na widownię, to na koncercie odczytywana jest suma, jaka wpłynęła na koncert. od Za bilety, od tych donatorów prywatnych, od, od firm, od wszystkich odczytujemy, ile idzie na kolonie letnie dla dzieci. I to jest kwota przeważnie w granicach 30 do 40 tysięcy. Znacząca. Także to nie jest 20 zł zapłacone za bilet, tylko to jest taki dobrowolny haracz na kolonie, zafundowanie tego. To jest wkład tego widza na miejsce kolonijne. Piotr Zieliński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Tomaszowa Mazowieckiego, był gościem Radia Fama, telewizji Amazing, w której będzie można. Obejrzeć w sobotę i niedzielę po godzinie 16 nasz dzisiejszy wywiad. Również sprawdźcie proszę na portalu tefautomaszu.pl. No i w przeglądzie lokalnym FAMKA w każdy czwartek darmowo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, Michał Marusza. Dziękuję bardzo. Panie.